Może tak ubujemy to, to coś tu przylazło do nas. Dobra, mniejsza o to. Kic, i idziemy już na naszego obżartucha. Oh yeah, obżartuch. Dzisiaj na obiad śledzie. No kurde, czemu to musisz wspominać o jedzeniu, na które mam ochotę? Widzisz? Wiem, Tira, wiem. Na... Kolejny. Murzynek, ciasto. Rolmopsy. Nie, to placki. Ostatnio akurat nie. Widzisz, mi robił placki z nas, no. Pizza. Jak ci już obiecałem placki? A, dobra. No, zabijmy tego typa. Typo, bij. Tylko jak chcesz placki, musisz się wysłowić. Ziemniaczane, kukurydziane, tortilla. Mogą być ziemniaczane, mogą być jakieś, nie wiem, nadziewane. Kogoś, mogą być takie znalezione na polu? Nie. Krowie. Takie nie. Tak. Powiedziałeś, że mogą być każde. Oprócz takich. W zasadzie wiesz, najlepsze jest to, że Patryk się zadeklarował się, że Ambrozowi przygotuje całą krowę. I Ambroz ma ją wciągnąć. Co? On chce przerzucić krowę? Tak. Nie wiem, gdzie ją upiecze, ale okej. Okay. Jak fajnie, że ja w ogóle zdrowia nie tracę, kurde, to jest piękne. Wali mnie za 1700, to ja się za tyle leczę. Oje. Ej, ale teraz zobaczcie. Miałem krwawienie i dostałem osiągnięcie, tego nie rozumiem. A no stop, używałem krwawienia. Nie, to musi wydaje, że to musi być coś z tym młotem rzezi, wiecie? Może. Każde uderzenie budzi grozę w sercach tych, którzy je usłyszą. To może być może to. Strafię. Może strach. Może strach, ja się pomyliłem, to może być też tak, nie? No, a jakby co, tu jest koleś do książeczki, tak dla jaj. Dobra, no, tak. Tylko że już każdy ją ma. Nie wiem, to takie info jeszcze ode mnie na plusik. Podkaszczycki. Podkasz placki. Paweł? Tak? Misie lubią pip! Tak, oczywiście. Dobrze, to teraz żegnamy was i powitamy was ponownie przy cycatej damie. Misie lubią... Wyłącz to, bo zaśpiewam to zaskakowi. Już, wyłączam. Jezu, gwałcą. To się nagrało, no ale dobra. Wracamy, zapomnieliśmy o jeszcze jednym bosie. O naszym zakręconym kureczku. Od gazu, które Putin nam zakręcił. Tak, Putin nam zakręca gaz. I w ogóle to jest Marax. Chodź tu! Przeklęty potworze. To za... Aha! Ja przynajmniej to... Zwięco? Zębi grzmot. Zgrzyt. A, zgrzyt, jak lubię z zębami zgrzytać i grzmocić, to już inna kwestia. Czyli powiem ci, ja to przeczytałem ziemiżyk, ale dobra. Ziemiżyk. Rety. O! To się przyjaciół? Tak, Kamilos ma ten, ma przyjaciół teraz. Jezu, durne duchy. Duszki. Duszki, smuszki, chodź tu. Wszystkie o godzinie 00, wszystkie duszki poszły spać. Dobra, nie chcę się z nim bić. Nie chodziły tam. Wszystkie duszki poszły spać. Sialalalala. Tylko jeden mały duszek, param pam pam. Zjął matyczki i poszedł srać. Param pam pam. Boże. Wtem mogiłę się otwiera, wychodzi stary trup. Nie straj więcej na mój grób. Mam cię w dupie, stary kością trupie. Będę tu codziennie srał. Tak, to było właśnie śpiewanie Deltauri. Mi się lubią pip. Dobra, skończ z tym.
Jest pan kurek od gazu. To nie będę tego wy... Wielki, brzydki i ma... Czekajcie, wiecie kogo on mi przypomina? Wolverine! Jaki? Nie, no te naręcza. Tak, ale zobaczcie, w nogach ma kurki od gazu. No widzę właśnie, że ma ten. Puszczaj mnie, durniu. Chcecie sklepać. Moje skrzydełka chwały będą ci klepać to. Odwagi! Chwały, odwagi i zemsty, niech ci będzie. Znaczy, jak będą klepać całą wieczność. Pięcia! Na zdrowie, widzę, że prawda. Demoniczny nosiciel. To co, zrobisz dzisiaj wielki, długi odcinek, tak? Tak, jest to jeden z dłuższych odcinków, jakie będzie. Będzie trwał jakąś godzinę. Ja pierdzielę, przestań mną pomiatać. On lubi. Sklepię ci dupę. O, 6-3. O, ale kamień na szaniec. I znowu nie dostałem, ha, dobra. Widzisz, jakiego masz farta. No ja nie dostałem w porównaniu do ciebie. A my dobra, raz po raz. Dobra, gdzie wy leżycie? Dobra. Widzimy się przy Królowej Cycków. No, witamy właśnie się... Zbliżamy już do pani Cycatej. Do Cycatej pani rządzy. Cycki. Cycki, nóżki i w ogóle. Czyli na pewno... Ej, no słuchaj, Kamil. Jak to pewna osoba określiła, Paweł jest misiem. A co robią misie? Lepią. Dobra. Kamil wie, co chodzi. Wiem. Tak, oczywiście. Jak zawsze, Kamil wszystko wie. No jak, żeby inaczej mógł być. A, to jest ten, to jest chyba... To jest pierwsze... Mówiłem. Drugie serce grzyby, bo ja się gubię. Pierwsze. Drugie. No to jak to jest drugie, no to fajnie, to jest ostatnia walka z panią Cycatą. Chodź tu! Chodź tu, paskudo! Tylko zostaw mi serce. Jeżeli możesz. Dobra. Chcesz się pobawić serduszkiem? Co? Chcesz się serduszkiem pobawić? No. Jeszcze na ostatnie. Uuu, zniknęła. Ubicie sobie... Pajączki. Pajączki. O, mam coś. Ej, była jakaś kiedyś piosenka o pająkach? Nie. Nie wiem, może. Ktoś wie. Moje serce. Sam na sam. A to wziąłem, a to mam. A ja nie mam znowu, czyli znów musiał zadziałać ten efekt kontrolujący. I nie dostał. To chodź, idziemy do WC. A co? No nic, nieważne. Dobra, co ty chciałeś? Serduszko. Ale po co? A sobie poklepać. No osiągnięcie chciał. Nie ma na to osiągnięcie. Nie ma, ale poklepać serduszko. Ale lubisz klepać serduszka. A, kolejna elita. Jak znajdziecie jakąś dobrą broń jednoręczną, to dajcie mi znać, nie? Okej. Nie da, bo ja bym jednak coś kurde potrzebował, żeby zdobyć tamte osiągnięcia. Nie stun mnie, durny sukubie. A połączyłeś ty to? Ty już nagrywanie? No, nie, cały czas leci. No cholery. No jeszcze tutaj z tym sukubem, no. Pogarzemy im. Wracaj tu, ty durny sukubie. Chyba, że to jest blisko, to czekaj. Znaczy, jak to blisko jest. Nie, to blisko jest, Paweł, to tam szalej. No, to nie musimy nawet wyłączać. Uciekniemy?
jakiś łuk dostałem. Łowca skazy. Dobrze, że nie łowca kupy. No co, chciałbyś? Taki łuk? O, jest. Lepszy. A nie! Aż coś, udało ci się. Ej, chodźcie, niuśki. Coś chce? Nie, ja bym was tu chciał, wiecie? Ja pierdziele, najpierw ubijmy te elity, proszę. Kurde. No, co to jest? Mojo. Mimo, że dać do mojego szamana mi się przydało. No właśnie o tym mówię. Oj, Kamil, zamek nam padł. No bo jak wy się zajmujecie jakimś gratem, a zamiast pomóc innym... Dobra. A jak ty zamulasz, to jest dobrze. To co innego, inna bajka. Wiesz, ono ma tak zwany certyfikat na zamulanie. Ale dzięki za ten. No, wyżyj to mojo. Zaraz. Za paragon. Dzięki. Tylko nie rozkładaj. Co ty, ja sobie zostawię, dobry mojo. Dobry mojo jojo. Aj, skarbnik. Bicie skarbnika. Ole obrywa. Powiedzmy, że słabo, ale zawsze się przyda. Klejnoty są w cenie. Zawsze coś. Tak? Nie mylić ludziska z ludzkimi klejnotami. Ludzkie klejnoty są bezcenne. To męskie, a nie ludzkie. Męskie, a nie ludzkie właśnie. Przepraszam bardzo, męskie klejnoty. Pamiętajcie, dziewczyny. Chociaż wiesz co, tak... Chociaż tam też są skarby. No. I to o wiele lepsze. Dokładnie. Serce grzechu. Tak jest, idziemy w takim razie na Azora. Bo chyba serce to i to ja. Na serce to i to ja, czyli Azora. Azji. Chodź, taś. Dobra, pytanie, robimy kto go zajmie, bo ja mam... Zrobimy osiągnięcie, posiłków nie ma. Ja go zajmę. Nie to. Dobra, Kamil. No. To my musimy się postarać, żeby zniszczyć te konstrukty przywołania jak najszybciej. Okej. Okay. Spróbuję go zająć. Tak, ty nigdy nie będziesz najwyższym złem, ty jesteś jakimś dziwacznym, postrzywanym krabem. Postrzywam. Dobra. Nic mi nie zrobisz, Azji. Jakie fetysze? Go. Fetysze, napierdalać! To tylko trupem go. Raining Man, ty, Raining Man. A, dupa, nie zrobimy. Czemu? Bo już koleś przyszedł. Za daleko było. No trudno, dobra, to bijmy go. Znowu robi Raining Mana. I... co? Nie, to, czy to ty rzucasz trupami z nieba? Znaczy on też potrafi. Ja rzucam pojedynczo, pan. Od razu ja ruszyłem, od razu trupy potem składają tak pojedynczo. A grupowo to chyba Azor robi. No. On robi tego, It's Raining Man. Azji. Jak można być tak głupim? A zdrowo leżeć. Siad, no. Twój kibel cię wciągnie. Tak, oczywiście zobaczymy scenkę wciągania sucha noga. I buława dwuręczna. Sucha noga? Oj, ja niechcący kliknąłem chyba duszę. Niechcący. A coś jest... mam zielonego. Mam zielone. Jej. A co ja mam zielone? Mam buławę dwuręczną. Skóra demona. Pokażcie, co macie. Już, sucha noga. Zabij Azmona nie wchodząc na
krwawą, demoniczną ziemię na mistrzowskim lub wyższym poziomie trudności. Fajnie. Ładnie, Kamil. Skóra demona, ładnie, Kamiluś. Jeszcze coś na głowę, ale to muszę zidentyfikować sobie. Jej. Teleportacja w takim razie. Da. Zobaczymy, co to jeszcze jest. Jedna rzecz. Czaren, teleportoren. Tak, teraz możesz podzielić moją piękną kolekcję. I coś takiego jeszcze. Nie chwal się. No to muszę odłożyć rzeczy i posprzedać całą resztę krab. Co, to nie znaczy, że musisz się chwalić. Jak to nie? Ja zawsze muszę się chwalić. Nie wiesz o tym? Szalony kamień dla mnicha. Rozumiem, że mnich lubi sobie poszaleć. No czasami. Wiecie? A i widzicie, z kim ja muszę pracować? Jak to z kim? Pracuję z najlepszymi ludźmi w tej branży. Czyli, no brak Kamil, rozumiem, ale ty? Dzięki, kurde, jesteś naprawdę przyjacielem. Dobrze, moi drodzy. Żegnamy akt trzeci i za chwilę witamy się w akcie czwartym.